Angielscy kibice, wiesz co śpiewają? Football coming home. Dla mnie właśnie to dzisiaj futbol wrócił do domu. Można to nazwać rewolucją piłkarską, dlatego że trójka przyjaciół wymyśliła turniej. Znamy się z piłki B-klasowej. Chodzimy na te mecze. We Wrocławiu zawiązaliśmy taką nieformalną, grandhopperską grupę. No i też mimo wszystko dzięki Twitterowi tak gdzieś tam zaczęliśmy działać. No i też okazja, żeby poznać ludzi, których znamy się z Twittera, tak, a tutaj możemy się spotkać na żywo i przy okazji się przepocić, tak. Poprzez media społecznościowe ogłosili zamiar, ściągnęli ekipy, z którymi się gdzieś wcześniej widzieli, przyjaźnią. Pojechaliśmy z chłopakami na mecz Piaska Potworów z Fajrantem. Tam naszła taka myśl, skoro Fajrant może przyjechać aż do Potworowa, to czy nie możemy ściągnąć tu jeszcze więcej innych B-klasowych ekip? Ja pamiętam tę rozmowę nawet. To wyglądało tak, że to co, jedziemy tego futboholika? Jasne, że jedziemy, no i tyle. Więcej nic nie trzeba było dodawać. Natychmiast wszyscy się stawili i uważam, że to jest mistrzostwo świata. Całość zaczęła się od, a jakże, meczu B-klasy. Grałem na obronie, tak, w drużynie kibiców Śląska Wrocław. Dwa pierwsze mecze, spektakularne sukcesy odnieśliśmy, wygraliśmy, także najprawdopodobniej wyjdziemy z grupy, no a dalej to będziemy dusić. No, jesteśmy bardzo grzeczni. Dolnośląskie drużyny oddały we władanie hale drużynom z Małopolski. No, wygraliśmy przez przypadek. Z drużyną, można powiedzieć, z zamiedzy, ponieważ Niedźwiedź to jest mała wioska zlokalizowana 30 km od Krakowa, skąd wywodzi się drugi finalista, czyli SF Fajrant. Mega szacun za organizację, fajnie, że można komuś pomóc. Każdy rzucił coś do puszki, już się rozmawiałem z Michałem, dużo zbierali. Zbieraliśmy pieniądze na fundację Carita, która pomaga ludziom chorym na szpiczaka. To jest właśnie fajne też, że poprzez sport można zebrać naprawdę fajne sumy pieniędzy i pomóc też ludziom, którzy tego naprawdę potrzebują. Dla mnie to jest takie spełnienie, że ludzie o tym mówili, że ta wieść niosła się, że udało nam się zrobić coś dobrego, czyli zebrać pieniądze dla potrzebujących. Wszystkich na pewno będziemy zachęcać po tym, co dziś przeżyliśmy, żeby sami się tego podjęli. Znaczy, też naszym celem było pokazanie ludziom, że można zrobić coś bez budżetu tak naprawdę, z samymi chęciami, tym, że mamy po prostu kolegów, tak? Nasz przykład pokazuje jasno. Chłodny pod nogi będą lecieć, ale zróbcie to, a na drugi dzień, albo tak jak ja dzisiaj, będzie fajnie ci spojrzeć w lustro. Bez tych wszystkich drużyn, ludzi, którzy nam pomogli, tego by w ogóle nie było. Dla nas to, można powiedzieć, zaszczyt prawdziwy wziąć udział w takim turnieju charytatywnym. I gadałem z Michałem, on mi opowiadał o takim pomyśle, więc ja powiedziałem, aktywnie się włączę, nie ma problemu. Bardzo nam pomógł, tak naprawdę od samego początku był na tak. Tak, w sensie, dokładnie. Panowie, super co robicie, jestem w tym. Widać, że chłopaki dali dużo od siebie tutaj, dużo gdzieś tam prywatnego czasu poświęcili. Straciliśmy trochę czasu na to, ale dzisiaj ta satysfakcja jest miażdżąca. Po prostu... No, myślę, że z naszej rozmowy na Messengerze byśmy naprawdę fajny film nakręcili. Tak, dobry film. I napisali dwie książki. Tylko się cieszyć. A teraz Gala Mistrzów Sportu.